Gromadzimy się, aby dziękować Panu Bogu za Jego obecność w naszym życiu. Dzisiaj obchodzimy jedno z najstarszych świąt w Kościele, uroczystość Objawienia Pańskiego. Liturgia mszalna przypomina, że Jezus Chrystus przyszedł do wszystkich ludzi. Do wszystkich ludzi. W Ewangelii mędrcy poganie, którzy poszukują Pana, symbolizują właśnie wszystkich ludzi. I my idziemy do Chrystusa i oddajemy Mu cześć. Dzięki Duchowi Świętemu jesteśmy zdolni złożyć Panu Bogu dary, jakimi są dobre owoce naszego życia. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus narodził się w Betlejem, w Judei, za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Skoro usłyszał to król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli, w Betlejem Judzkim, bo tak zostało napisane przez proroka. A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego Izraela. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wywiedział się od nich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem rzekł, udajcie się tam i wypytajcie starannie o dziecię, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać mu pokłon. Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, postępowała za nim, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego Maryją. Padli na twarz i oddali mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali mu dary. Złoto, kadzidło i mirrę. Otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się z powrotem do swego kraju. Oto słowo Pańskie. Idźmy i my do naszego Betlejem, do stajenki i służmy pokłon maleńkiemu, wielkiemu Panu, Jezusowi Chrystusowi. Mędrcy świata, monarchowie, gdzie spiesznie dążycie? Wiedzcie, że mszej królowie, chcecie widzieć dziecię. Ono człowiek. Wow.
dzisiaj Betlejem, dzisiaj Betlejem wysyłam nowinę, że Pan dla czysta, że Pan dla czysta urodziła syna. Ojca się rodzi na to, co Boże, Panie ubrany. Ciemna noc wiosna.
Zamieszkał na zawsze. Przygotowujemy się w tej chwili do przyświętych.